Mój stary to fanatyk czerwonej latarni. Pół mieszkania zajebane starymi kondomami. Najgorzej. Średnio raz w miesiącu kość wdepnie, w leżący na ziemi kondom czy strapon i trzeba się leczyć u watrasa, bo dziewczyny mają choroby weneryczne. W swoim 22-letnim życiu już z 10 razy byłem u tego dziada. Tydzień temu wpierdolił mi mole, to poszedłem do niego i już jak na prać wszedłem to łysol krzyczy, żeby buty ściągać, bo myślał, że znowu HIV lub jakieś inne gówno mam we krwi. Druga połowa mieszkania zajebana bromorem kolińskim, misarcholos, szybkim śledziem i innym tego typu gównem. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go w runy internetowe, bo myślałem, że trochę złota zaoszczędzimy na tych karzetkach od babo. Ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś komentarzach ze strony mrocznych tajemnic i kręci gównoburze z innymi spermiarzami o najlepszą grę wstępną i inne zboczone tematy. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wyjebać klawiaturę za okno. Kiedyż ojciec mnie wkurwił, to założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś losowe głupoty typu same transy na tych filmikach. Matka nie nadążała z gotowaniem potrawki z chrząszcza na uspokojenie. Aha, stary ma już na mrocznych frangę kutang, za najebanie 10 tysięcy postów. Jak jest ciepło, to co weekend kurwa na dziewczynki. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę od rana siedzimy w burdelu, a ojciec pierdoli o zaletach wylizwania i gały. Jak się dostałem na studia, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że przez post nad Clarity Moves mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Konstantinem całą rodzinę o 4 w nocy, bo zamawiają nocne występy do domu. Kurwa, ile można. Przy jedzeniu zawsze kurwa o dziewczynkach i za każdym razem temat schodzi w końcu na mydański związek Alfonsów. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Gry za dużo biorą i za krótko robią gry, kur. Robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu knąc i idzie oglądać Deviantarta, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta dmuchanonale. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj ją rozpakował i nadmuchał w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały strój do BDSM-u i leżał cały dzień na tym gównie na środku mieszkania. Obiad, pieroga ze śledziem, a jakże, też należąco zjadł. Jak któregoś razu, jeszcze w podbadzie czy gimbadzie, miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą do burdelu w drodze wyjątku, żebym popatrzył. Super prezent, kurwa. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto. Dochodzimy do jakiejś rudery a la brazylijska favela, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje walki podniecone. Wyciągnął swój sprzęt i wchodzimy, patrzymy na dziewczyny, a on jedno bierze. Po 5 minutach mi się znudziło, więc zacząłem czytać na głos mądrość bogów, to mnie ojciec jedną chujem po głowie, że mam być cicho, bo przy takich dźwiękach to nie ma pełnego doznania. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszczę, a poza tym to on mnie kątem oka widzi, jak się ruszami to go peszy. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na ojca impotenta jak w jakimś jebanym Guantanamo. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze do tego było zimno jak sam chuj. W pewnym momencie ojciec wstał, wyszedł i odszedł kilkanaście metrów w las i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w lesie pierdzieć, bo inaczej dziewczyny chcą dopłatę za ciężkie warunki. Wspomniałem, że ojciec ma kolegę Konstantina, z którym jeździ na dziewczynki. Kiedyś towarzyszem wypraw towarzyskich był, hehe Bostel. Człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w kamizelce bomber. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z ono Bożeno na Wigilię do nas. Raz ojciec miał imieniny, Bosper przyszedł na, heksy, jelicha, kurwa. Oczywiście cały czas gadali o dziewczynach i ruchaniu. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czy generalnie lepsza jest Nadia, czy Sonia. Weź mnie nie wkurwiaj, Bosper. Widziałeś ty kiedyś, jako Nadia ma dupę. Ręka do łokcia i ledwo dotykasz bram. Kurwa. Matteo, Nadia to ze 160 kilo waży, twoja świnia może mojej zgrabnej kuszce naskoczyć. Co ty mi o wadze pierdolisz? Jak ledwo w szkielecie potrafisz umoczyć? Nadia to jest królowa dziwek, jak lew jest król dżungli. No jaś się zaczęli napiedalać jakieś kurwa zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać, od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku żona Bospera list wysłała, że Bospera kretoszczur pogryzł, zaprasza na pogrzeb, odebrała akurat matka, wysłała kondolencje, wraca z poczty i mówi o tym ojcu, a ojciec... I bardzo, kurwa, dobrze.
Tak go za te nadzie znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego myrytańskim związku Alfonsów. Stał się on kompletną obsesją ojca, jak na przykład serodzi mówią, że gdzież było trzęsienie ziemi, to stary zawsze ma mrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwielach z myrytańskiego związku Alfonsów powiedzieć. Gazety Nieświerszczyki też przestał czytać, bo miał budupy, że o buderach myrytańskich sani aferach w myrytańskim związku Alfonsów nic się nie pisze. Szefem koła związku w mojej okolicy jest niejaki pan Andrzej. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego myrytańskim buderom przez związek i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie koneserów, gdzie występował Andrzej. Stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali, takie tam im by odjebał. Po klęsce w starciu wicycznym ze zbrojnym ramieniem myrytańskiego związku ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu związku Alfonsów i Andrzej na forach z lokalnych gazet. Kurwił na niego jakieś głupoty typu, że Andrzej był tajnym współpracownikiem orków albo że go widział na ulicy, jak komuś korniki do drewna dorzucał. Nie nauczyłem ojca zaklęcia maskującego tor, więc skończyło się bagietami za szkalowanie i stary musiał zapłacić Andrę 2000 sztuk złota. Jak płacił, to przez tydzień w domu się nie dało żyć. Ojciec kurwił na przekupne sądy, myrytański związek Alfonsów, Andrę i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że myrytański związek Alfonsów jak jakiś wodny krąg rządzi całym krajem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te 2000 golda na kondomy, strapony czy didosy i dostawał strażnego bólu dupy. Ile on by mógł na przykład waniliowej wazeliny za te dwa koła kupić? No kilkaset kilo, gdybyście byli ciekawi. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć złotą kartę w burderu, bo niby normalnie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać. Synek z kartą to się całe dnie moczy. To jest żywioł. Ale nie było go stać ani nie miał gdzie tego wantu trzymacza. Hekse, frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie. Więc gadał się z jakimiś debilami z okolicy, że kupią kartę na spółkę. Ona będzie leżała u jakiegoś Gerbranta, który ma dom w górnym mieście, a nie dolnym jak my, w skrzyni za fałszywą ścianką, którą ten Gerbrant ma i się będą tą kartą dzielili albo będą chodzić ruchać razem. Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi iść i miało to olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy gońca wysłali, że dziewczyny chętne jak pojebane, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał wkurwiony. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni ruchają bez niego, bo przecież porówno się sutani na kartę. W niedzielę wieczorem, jak te spełniarze już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam leży skrzynia z kartą. Pytam, skąd on ją wziął, a on mówi, że Gerbrantowi zajebał z domu, a oni go oszukali, żebym łapał z nim skrzynię i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że my w domu drzwi nie mamy i zaraz ktoś zajebie. Na szczęście skrzynia nie przeszła przez framugę, więc stary stwierdził, że on ją przed domem zostawi. Za pomocą jakichś łańcuchów od swoich fetyszowych zabawek i mojej kłódki od straganu przypiął skrzynię do latarni przed domem i zadowolony chce wracać do mieszkania. A tu nagle zjawiają się spełniarze współwłaściciele, którzy domyślili się, gdzie ich własność może się znajdować. Zaczęła się nieziemska imba, bo spermiarze drą mordy, dlaczego kartę ukradł i że ma oddawać, a ojciec się drze, że oni go oszukali i on 500 sztuk złota się składał, a nie ruchał w ten weekend. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się skrzyni i krzyczy, że nie odda. Spermiarze krzyczą, że ma oddawać. Jeden spełniarz ma rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odciągnąć od skrzyni za nogę i dostał drugą nogą z kopa. Dwóch paladynów ciągnie ojca za nogi i mówi, że idzie z nimi do koszar, bo pobił człowieka. We wszystkich drzwiach dookoła stoją sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił skrzynkę, a paladynów, żeby go nie aresztowali. Ja stoję z mordą czerwoną ze wstydu. W końcu paladyni oderwali starego od skrzyni. Ja podałem spermiarzom klucz do kłódki i zabrali kartę, rzucając wcześniej staremu 500 sztuk złota. I mówiąc, że nie ma już do karty żadnego prawa i lepiej dla niego, żeby się nigdy w burdelu nie spotkali. Matka ubłagała paladynów, żeby nie aresztowali ojca. Spermiarz, co dostał w mordę butem, powiedział, że on się nie będzie pierdolił z łażeniem po koszarach i ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi ze spermiarzami gównoburze w komentarzach na stronie Mrocznych Tajemnic, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem.
Obserwowałem ten temat i widziałem, jak mój ojciec nieudolnie porobił trolle konta. Ten temat założyli jacyś idioci. Znam użytkownika Starianona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wytrawny koneser. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą zdolności łóżkowych. Potem jeszcze używał tych trolle kont do prześladowania niedawnych z kolegów od dziewczynek. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpiedalał na trolle koncie i na przykład pisał: "Trzechujowa technika i widać, że nie umie ruchać". Z tych samych trolle kont udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał swoje nudesy, to sam sobie pisał. No, gratuluję rozmiaru. Widać, że zna się na rzeczy. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi stare, jak go chwalą na forum. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.